Przyjrzyjmy się teraz emocji, którą Hawkins nazwał ochotą. Motywacja do działania, osiągnięta na poziomie 310, wskazuje na pokonanie wewnętrznych ograniczeń i poczucie odpowiedzialności za aktywne uczestnictwo w życiu. Osoby na tym etapie są przyjazne, naturalnie odnoszą społeczne i finansowe sukcesy. Bezrobocie nie stanowi dla nich przeszkody, są pełne pasji. Kiedy natrafią na trudności, są gotowe podjąć dowolną pracę lub rozpocząć własny biznes. Czują się wartościowi, co dodatkowo wzmacnia ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Motywacja do działania to cecha obejmująca empatię i reagowanie na potrzeby innych. Ludzie pełni entuzjazmu są kreatywni i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Są odporni na porażki i potrafią z nich wyciągać wnioski. Po uwolnieniu się od dumy, są gotowi przyznać się do swoich słabości i uczyć się od innych. Na tym etapie stają się doskonałymi uczniami, z łatwością przyswajają nową wiedzę i stają się cennym źródłem energii dla społeczeństwa. Motywacja do działania to radosność, gotowość do pomocy i aktywności. Energia, która mogłaby być marnowana na opór czy narzekanie, jest kierowana na pozytywne działania. Motywacja do działania zaspokaja potrzeby społeczne poprzez działania charytatywne i humanitarne. W kontraście do niższych poziomów, które postrzegają życie jako walkę, zwycięzca, przegrany, motywacja do działania promuje postawę zwycięzca, zwycięzca. Motywacja do działania przyciąga dobrobyt i pozytywne reakcje, nie poprzez ich poszukiwanie, ale jako rezultat charakterystycznych dla niej cech. Wdzięczność jest naturalnym skutkiem dawania z siebie, co z kolei przyciąga jeszcze więcej dobra. Motywacja do działania jest skuteczna w życiu, ponieważ nie jest hamowana przez opór. Kiedy połączy się ją z zaangażowaniem, pozwala przełamać wewnętrzne bariery przekonań, zmieniając nie mogę na mogę. Stąd powiedzenia, podejmij to wyzwanie, pracuj nad tym i osiągnij to lub, kiedy pojawiają się trudności, trzeba się jeszcze bardziej starać, czy trzymaj się, bez względu na okoliczności, i STW zamknięte RZ swoje własne szanse. Jak reagować w życiu codziennym z poziomu ochoty, zamiast strachu czy zniechęcenia? W życiu codziennym często spotykamy się z sytuacjami, które wywołują w nas różne emocje. Czasami są to pozytywne uczucia, takie jak radość czy zadowolenie, a innym razem negatywne, takie jak strach czy zniechęcenie. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć Wam, jak można reagować na trudne sytuacje z poziomu ochoty, zamiast poddawać się negatywnym emocjom. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że nasze emocje są naturalną reakcją na to, co dzieje się wokół nas. Nie ma w tym nic złego, że czasami czujemy strach czy zniechęcenie. Jednak kluczem do tego, aby nie dać się tym emocjom, jest świadome wybieranie innej reakcji. Kiedy zdarza się coś nieprzyjemnego, zamiast skupiać się na strachu czy zniechęceniu, spróbujmy spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Zastanówmy się, co możemy zrobić, aby poprawić swoje samopoczucie. Może to być na przykład podjęcie jakiegoś działania, które pomoże nam rozwiązać problem, albo po prostu zmiana nastawienia i szukanie pozytywnych aspektów w danej sytuacji. Kolejnym krokiem jest praktykowanie wdzięczności. Kiedy skupiamy się na tym, za co jesteśmy wdzięczni, nasz umysł automatycznie zaczyna dostrzegać więcej pozytywów wokół nas. Dzięki temu łatwiej jest nam znaleźć motywację i ochotę do działania. Warto również pamiętać o tym, aby dbać o swoje samopoczucie. Regularne dbanie o siebie, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, pozwala nam być bardziej odpornym na negatywne emocje. Kiedy czujemy się dobrze, łatwiej jest nam podejmować wyzwania i reagować na trudne sytuacje z poziomu ochoty. Podsumowując, reagowanie na życie codzienne z poziomu ochoty, zamiast strachu czy zniechęcenia, wymaga świadomego wyboru i pracy nad sobą. Ważne jest, aby zrozumieć swoje emocje, szukać pozytywnych aspektów w każdej sytuacji, praktykować wdzięczność i dbać o swoje samopoczucie. Pamiętajmy, że to my sami mamy wpływ na to, jak reagujemy na to, co dzieje się wokół nas.